Mostek samochodowy tym razem, też blisko jedenastki. Nie mam już flamingową, znaczy mam flamingową torbę, ale uszkodzoną. A tutaj taka rzeczka z kaskadą. Robi się trochę ciemno. Tak jeszcze się nie robi tak bardzo ciemno. Woda szemrzy. Muszę spenetrować ten akwen. Powiem, że zacieplenie klimatu, wczoraj było tak zimno. I jeszcze padało jakimś takim arktycznym deszczem, mimo że to koniec maja, że nie chciało mi się wyściubiać nosa. Znaczy wyściubiłem, ale nie chciało mi się do wody wchodzić. I stru naznaczenie bazy blaszką. Już ubite dno. Rwąca rzeczka, to i metale posuwa. Musimy iść na ten wodospad. Oczywiście mocząc tyczkę po drodze do bazy. Znowu jakiś filonek. Dobry filonek. O. Jakiś gwóźdź z drzewa chrystusowego chyba wybywałe. Pewnie ze starego mostu. Górski potok. Nie wiem, czy coś słychać tak szemrze, jak gadam. Kolejny, ale bardziej współczesny gwóźdź. Magnes obrotowy na tyczce. Dziwnie przyczepiony. Baza puchnie. Różowa klamerka. To będzie takie ubarwienie tego półmroku. Zaznaczę sobie bazę, będzie widać z daleka. Dojdę do tej piwnej bobrowej piany. Się, ale widzę artefakt, który wskazywać może, że był tu jakiś magnesiarz. Do bazy. Czyścimy polskie rzeki. Gwoździe do bazy. Dobrej gwoździe. Ale przyłapanie. Ja pierdzielę, tu jest jakaś rura. Widzicie to? Ale no tu jest coś. Coś od czegoś, jakiś. Tego nie ruszamy. To jakaś instalacja. No, proszę Państwa, nie wiem jak rozpocząć komentarz. To chyba na szczęście podkowa w całości. Już się cieszę,
To mi zrobiło wieczór. Nawet nic nie mówię o tej blaszce. Fajnie. Nie było mostu, to pewnie konno sobie tutaj przemierzano. Ale jazda. I jeszcze coś. Meteoryt prawie, że. Zdarzało się wykopać podkowę. Zdarzało się wyłowić pół podkowy raz. Ale żeby w całości... Petarda. Robię trzecią bazę. Żeby nie stracić tak cennego urobku. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale ja widzę i postaram się to podjąć. Jeśli nie odpłynie z wartkim nurtem. Nie odpłynie i witamy flaminga. Z dna rzeki niosącej podkowy. O, następne ciekawostki. Robi się ciekawie. To też jakieś albo coś, co służyło. Nie, to był chyba, mogę się mylić, ale to jakoś od bramy taki dzynks. Chciałem powiedzieć, że od bydło tym coś mocowano, ale to za słabe. Możesz mordę. Największy potencjał jest przy tej bobrowej tamie. Ptaszki się przyglądają, co my robimy? Od dęka zaczęliśmy i powoli na dęku kończymy. Tej piwnej bobrowej tamie robi się ciekawie. Czułem, że coś ciągnę. Znowu jakiś taki nie do końca, jakaś taka zasuwa. Ktoś tu furtkę wywalił. What? Tu to jest śmieciowe Eldorado. Piana jak przy kawie z ekspresu. Jak też o poranku ten film będzie oglądał, pijąc kawę. Niech wspomnie o tej kawie. No ja mam worek oczywiście. Więc żeby już nie zanudzać. Nie zamęczać. To wezmę najpierw flamingi. Bo jest ich tu aż 3. No przepraszam, 4. Położę flamingi w tej pianie. Może się utrzymają. Flaming w pianie. Flaming w piwnej, bobrowej pianie. Przypominającej kawę. Pianę z kawy z ekspresu. Dobra, teraz opłucza, bo będę musiał z tą dziwną pianą się przemieszczać. A więc 4 flamingi. Zajrzymy do pana bobra. Ale nie ma go. Gdzieś poszedł. No i weźmiemy te flaszki.
Tu jest jakiś list ukryty. Pijok do pijoka pisał. Dlatego nie będę czytał, bo przecież nie jestem pijokiem. Chyba. No i zabawę kończymy na sprzątaniu. No, znowu pijawki. Tak jak w ostatnim odcinku. Jakieś pijawki lubiące alkohol. Weźmiemy jeszcze opakowanie po soku, po drugim soku, po tiktakach. O, flaming się ukrył. Kurczę, co to jest? Czerwony, krwisty napój. Może gumisiowy sok. Ktoś trochę zużył. Pomyślał, że ma moc i resztę wypieprzył. Dobra. No, jeszcze przyłapanie mam na koniec. Długi ten koniec, ale śmieci dużo. Wezmę jeszcze tą flaszkę. Tą flaszkę. I tą flaszkę. No dobra. Jeszcze jedną flaszkę. I wystarczy. I tak dużo wziąłem. Jutro u mnie wywożą śmieci. To trafi tam, gdzie trzeba. Dobra, to jest worek, bo flamingowa torba, wiecie jak jest. Wyleję wodę, no bo przecież po co mi ta woda? Sobie dalej krąży w przyrodzie. Znaczy i tak by krążyła, no ale wiecie. Flaszka. Druga flaszka. Pierwsza flaszka, druga flaszka. Tralalala, coś tam. Pakowania po sokach. Ta pijawka chyba upita, nie chce wiać z tej butelki. Za dobrze jej. Czuję, ma smaka. Ale że to pożyteczne stworzenie, więc wróciło tam, gdzie trzeba. Niech szuka kolejnej flaszki, jak chce pić. Najpierw te flaszki. Flaszka z gumisiowym sokiem. Najpierw jeszcze flaszki. W domu segregujemy. Puszki flamingowki. Lasówki, sówki, skupki. Ta przepiękna poptkowa, która trafi gdzieś na ekspozycję u mnie w garażu. No i złomik. Idę do kolejnej bazy. Słuchajcie, tak ciągnę tą magnetyczkę i zobaczcie, prawie krokodyl. Złapałem jeszcze piłę na koniec. Mówię, długi ten koniec. Kolejna baza. W przejściu między bazą a bazą złapałem krokodyla. Nie ma ochoty stąd się ewakuować. Rękawiczkę magnesiarza. Lamerkę i gwoździe. Ta baza nie była za bogata, ale dobrze oznaczona fioletową klamerką. O! Następna rękawica magnesiarza.
trafi tam, gdzie trzeba. Na pewno stary gwóźdź, bo widać, że to jeszcze robota kowalska. Oczyszczę, zobaczę. No i zacząłem na gwoździach i blaszce. I na tym zakończę jakieś takie miejscowe grafiki. Akabi Komuantu Łęka, Legia Lama, Płomienie Opatów, Płomień. Aha, rozumiem, miejscowość Płomień. Litara, pozdrawiam mieszkańców. I do następnego. Jestem nad morzem, ale jest piękny zachód słońca. To wam jeszcze nakręcę. Fajne oświetlenie. Przedwieczorne, jutro. A jutro trzeba iść do pracy. No to do zobaczenia przy następnych odcinkach. Narka.